Dzień dobry Państwu, 6 czerwiec 2000 rok, 20. Proszę Państwa, kontynuujemy dalej nasze spotkanie w temacie stalinizacja Polski. Proszę Państwa, są różne daty, a ja zaraz Państwu wyjaśnię, którą ja datę przyjmuję jako początek, Stalinizacji Polski. Ale najpierw scharakteryzuję z Państwem Polską partię robotniczą, określę ją tymi mianami, które powinienem określać. Ona powstaje 5 stycznia 1942 roku, ale przedtem 28 grudnia 1941 roku. Zostaje zrzucona grupa inicjatywna w okolicach Wiązownej. Proszę państwa, ta grupa inicjatywna to zostaje zrzucona na y, obwód siódmy rejon czwarty, czyli na teren obroży. PPR, PPR partia Stalina. Data 5 stycznia 1942 rok. Ale PPR Polska Partia Robotnicza to tylko jedno słowo było prawdziwe partia. Ja przypuszczam, że już nie uczą w szkołach łaciny, ale z łaciny słowo partia oznacza po prostu część. W tym wypadku jaką część? Podłą czy najpodlejszą? Proszę Państwa, to była grupa międzynarodowych dywersantów i rodzimych renegatów, która chcieli za pomocą Moskwy zdobyć władzę i czerpać dla siebie korzyści ze służby dla Związku Radzieckiego. Proszę Państwa stworzyli w partię, w partię, czyli stworzyli w Polsce delegaturę Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii Bolszewików, czyli WKPB, e, która zapewniała kontrolę Kremla e, nad <laughs> przepraszam, niespokornym nie, nie, nie pokornym krajem. Pierwszym szefem tejże partii był, jak Państwo na pewno wiecie, z mojego pokolenia, y, był y, działacz sowiecki, przede wszystkim y, Mołojec. Przepraszam, Marceli Nowodko, potem Mo Mołojec. No, proszę Państwa, on był również Marceli Nowodko, był członkiem, Wszezwiązkowej komunistycznej partii bolszewików. Proszę Państwa, w dalszym ciągu pamiętam, jaką datę przyjąć za stalinizację Polski. Dalej. Charakteryzując partię PPR to Partia Narodowej Zdrady. Logo PZPR, jak Państwo pamiętacie, to była złowroga, radziecka czerwień wpisana w kontur Polski po czwartym rozbiorze. Niektórzy członkowie partii nosili tą, odz tą odznakę w klapie. Proszę Państwa, potem partia otrzymuje nazwę PZPR. To też tylko jedno słowo prawdziwe z łaciny partia jako część. Ale PZPR, ta nazwa, jest w dniu 15 grudnia 1948 roku. Bo przed 70 laty w Warszawie, na terenie Politechniki Warszawskiej, odbył się zjazd zjednoczeniowy. Tak to ładnie brzmiało w historii. I niektórych podręcznikach do dzisiejszego dnia. A kto się z kim zjednoczył Proszę Państwa, zjednoczyła się PPR z wyselekcjonowanym PPS-em. I w wyniku tej fuzji został utworzony PZPR. Oczywiście ta selekcja PPR-u w PPS-ie była bardzo Wnikliwa, a selekcja była narzucona przez WKPB przez Moskwę. A cała działalność potem i przedtem PPR i PZPR, to działała w oparciu o sowieckie dywizje. Zjazd jak wspomniałem, w tej Politechnice Warszawskiej uknął dowcip. Dowcip mówiono tak, uwaga ślisko, bo dwie partie się zlały i przyszedł mróz. A ostatnie chwile tej partii, ale zwróćcie Państwo uwagę, że to było 52 lata rządzenia. To noc z 28 na 29 stycznia 90 roku. I pan Mieczysław Rakowski wyprowadził sztandar PZPR-u, i praktycznie biorąc skończyło się odgrywanie kierowniczej roli w społeczeństwie w oparciu o slogany. O slogany typu sprawiedliwość, Sprawiedliwość dziejowa, i tak dalej. Proszę Państwa, ja powiem tak. Nie było w Europie do 1914 roku kraju, w którym by nie było zalążków partii komunistycznych. I po 1914 roku nie było partii, nie było kraju w Europie, gdzie by nie było partii komunistycznych. A zadam młodemu pokoleniu pytanie: Czy, partie, czy partia komunistyczna w Polsce jest, czy KPP w Polsce nie ma? Odpowiem państwu od razu twierdząco. Komunistyczna Partia Polski jest w Dąbrowie Górniczej. Jest około 300 osób i jest zarejestrowana. Zwróćcie państwo uwagę, młode pokolenie, co mówię. KPP jest, a kiedy ona powstawała, a był taki w latach 40., koniec i na początku lat 50., pan Mijal. On potem uciekł do Chin, z Chin pojechał do Albanii, ale on był pierwszy, który zakładał w ramach PPR-u, a później PZPR-u, komunistyczną partię Polski. Proszę Państwa, dlaczego wspomniałem o roku? 1914. Bo rok 1914 i wojna powoduje pewne, o czym będziemy za chwilę mówić, osłabienia i rozbicia ruchu komunistycznego. Ona była tragiczna. W ogóle charakteryzując w kilku zdaniach, to powiemy tak. W pierwszej wojnie światowej bierze udział 60 milionów Europejczyków. 7 milionów zginie, a 27 zostanie rannych. <laughs> rannych i kalectwo będzie do końca życia. 4 miliony kobiet straci mężów. Francja poniesie największą klęskę, największą klęskę w zabitych i rannych. Francja straci, jeżeli dobrze pamiętam, jedną ósmą męskiej populacji w I wojnie światowej. Proszę Państwa, we Francji będzie 600 tysięcy wzdów, 750 tysięcy sierot. To by, jak powiedziałem, demograficzna katastrofa. Proszę Państwa, Nikt już, jak się skończy ta pierwsza wojna światowa i będzie podpisany pokój w Wersalu, to nikt nie myśli w Europie, że znajdzie się jakiś typ, który spowoduje kolejną wojnę. No proszę Państwa, mylono się, bo znalazł się jakiś typ i znalazła się jakaś partia, która spowodowała tę drugą wojnę światową. Obaj przywódcy i Rosji, komunistycznej i III Rzeszy, przygotowani byli do wojny. Związek Radziecki posiadał największą ilość pojazdów pancernych i obaj panowie wymyślili WKPB, Rosja, i NSDAP, Niemcy. I te dwie partie były przyczyną wybuchu. Kolejnej wojny. Proszę Państwa, ile traci Polska? Polska traci, proszę Państwa, w tejże pierwszej wojnie światowej pół miliona żołnierzy. Wojna się skończyła. Jest pokój w Wersalu. A co je, dzieje się w Rosji? Proszę Państwa, Lenin, towarzysz Stalin i inni, Wyznawcy komunizmu myślą o utworzeniu komun, Kominternu, czyli komunistycznych władz. Komintern to stalinowska międzynarodówka komunistyczna. Kiedy zostaje utworzona? I zwróćcie Państwo uwagę na datę. Kiedy ten ruch komunistyczny w Polsce się rozpoczyna? Proszę Państwa, Komintern powstaje w Moskwie z inicjatywy Lenina pomiędzy 2 a 6 marca 1919 roku. Drugiej Rzeczypospolitej jeszcze nie ma, praktycznie okrzepłej. Ona dopiero istnieje rok. Bo powstaje w listopadzie 1918 roku. A pomiędzy 2 a 6 marca 1919 jest powołana, powołany Kominter, czyli Międzynarodówka Komunistyczna. Kto ją tworzy? 19 partii ją tworzy komunistycznych, a wśród nich także. Komunistyczna Partia Polski, KPP. Ona działa w okresie 1918-1925 pod inną nazwą. Komunistyczna Partia Robotnicza Polski. A kiedy była założona? Proszę państwa, to też data bardzo ciekawa. Komunistyczna Partia Polski zostaje założona 16 grudnia 1918 roku. A w listopadzie Piłsudski tworzy zręby II Rzeczypospolitej. Jeszcze raz powtórzę. KPP, ale przedtem nazywa się Komunistyczna Partia Robotnicza Polski. 16 grudnia 1918 rok, 18 rok. A kto ją tworzy? Tworzy ją zjazd, zjazd SDKPIL, Socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy i tworzy PPS Lewica. A kiedy zostanie rozwiązana, 16 grudnia 1938 roku. Zwróćcie Państwo uwagę na daty. Czyli, tak jak żeśmy powiedzieli, powstaje zaraz, jak będzie tworzona druga Rzeczypospolita i działa przez okres 20 lat. A do cholery, proszę Państwa, ja mam pytanie do młodego pokolenia. Dlaczego pozwalamy na działanie tej partii w sposób bardzo oczywisty? Gdzie jest Polska Dwójka, Polska Policja? Gdzie jest Bereza Kartuska, Święty Krzyż? Gdzie są Rawicz i inne więzienia? Czy rzeczywiście mogę przyjąć datę stalinizacji Polski, od 1918 roku, od utworzenia Komunistycznej Partii Polski. Czy ja muszę przyjąć datę, że to się rozpoczęło 22 lipca 1944 roku w Polsce Lubelskiej? Jedźmy dalej. Te dwie partie się połączyły, SdKPL i PPL, PPS Lewica. Utworzona została Komunistyczna Partia Robotnicza Polski i teraz ta partia rozpoczyna działać. Ona działa na terenie ziem polskich zaboru rosyjskiego. Ale od 1919 roku była sekcją kominternu. Była sekcją kominternu, na terenie drugiej, pospolitej, drugiej Rzeczypospolitej, drugiej rzeczy ale jeżeli partia działa, to musi mieć cel, do którego dąży i do którego i który chce zrealizować. Jaki był cel, proszę państwa tej KPP. Proszę Państwa, jej celem strategicznym była rewolucja społeczna, która wiązała się przede wszystkim z likwidacją państwa polskiego, zmiany jego granic, a z państwa polskiego utworzenie. ske Републики рад.